No witam bardzo serdecznie, na GeForce Kinsie się znajdujemy i idziemy na skrzyneczkę taką jedną fajną, która będzie no taką a la wróżbą dzisiejszego filmu, czyli moja ulubiona skrzynia Olympus za 4 koła. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z GeForce Kinsa. No trochę odwaliłem, bo otworzyłem to na szybkim trybie, ale no jest profit, tak? Czyli mam nadzieję, że zapowiada to odcinek pełen profitów i pełen sympatycznych dropów. GeForce Kins oczywiście, jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dąż na Discorda, bo trwa tam oczywiście giveaway aktualnie dla Discordowiczów, więc zapraszam serdecznie oczywiście do wzięcia udziału. No i oczywiście jak jesteś osobą pełnoletnią, no to użyj sobie kodu Proxy na GeForce Kinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz tutaj magiczny przycisk kod promocyjny i wpiszesz kodzik Proxy przez Vex, który daje ci 5% więcej do każdej wpłaty, możesz go używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc jak chcesz sobie skorzystać i skrzyneczką sobie pokręcić, no to wbijaj i użyj kodu Kroxy, gościu, tak? No bo osoby, które używają kodu Kroxy, no to nie muszę mówić, że to są top G gracze, stary, i mają, że tak powiem... Ej, co tu się stało, halo? Czy bitwa mi się chyba zbugowała? O dobra, już leci. Ej, coś się zbugowało. No dobra, bardziej bym się cieszył, gdyby mój oponent nie dostawał takich skinów jeszcze do tego. No ale zobaczmy, może nadrobimy. Jest kosa, okej, to jest 500 prawie złotych, które odrabiamy, no ale właśnie, to jest znowu jakieś berety dla nas i 300 zł dla mojego oponenta. Te skrzynki Luxurious będą bardzo ważne, no i to jest CZ-ka, która jest do kontraktu oczywiście na AWP Dragon Lore, znam ją oczywiście bardzo dobrze i no daj to nam naprawdę solidny tutaj zastrzyk naszego ekwipunku, który może zależeć oczywiście na tym, że tą bitwę może uda nam się wygrać. Ostatnia skrzynia Luxury, 10%, no nie poleci już tu nic, ale overall skrzyneczki i tak dla mnie oddały. Hydrotus teraz, Hydrotus, dobrze czytam? Dobrze czytam. Zobaczmy ostatnią sztukę tej skrzynki. Oj, asimówka, ale co to za MP9? 800 zł, co za banger, stary. I ostatnia, Chase, nie daje nam nic. No i nie wierzę, żebym tą bitwę tak naprawdę przegrał. No właśnie, 3500 zł to jest mocny banger, tak? Więc sobie oczywiście skin sprzedamy. No taki kołaszek jako nagroda pocieszenia dla mojego oponenta. Chyba spoko, no ale oczywiście no jakbym przegrał, to bym wolał chyba bitwę jednak wygrać, nie? Dobra, no sprzedajemy sobie wszystko, co my tu mamy, a mamy dosyć sporo. Dzięki czemu 9 koła w naszym budżecie, więc jest naprawdę sympatyczne. Skrzynki teraz użytkowników, czyli skrzynki, o które was prosiłem, żebyście oczywiście robili z nazwą Kroxy Król. Otworzę sobie kilka takich skrzynek teraz, ale to dalej nie jest jakby ten odcinek, o którym wam mówiłem, że odcinek stricte z tych skrzynek właśnie od was, nie? Zobaczmy. Ej, można emotki dawać do tych skrzynek. Ej, zajebiste. Ja generalnie jestem fanem dawania emotek, właśnie czy to jakichś tytułów czy coś, ale no od razu tutaj moje oko, ta skrzynka tutaj zwróciła Kroxy Róż. Ej, to jest skrzynka stary, którą ktoś naprawdę fajnie przekminił. Podoba mi się, dobra, próbujemy. 1500 zł, jedna taka skrzynka. No ale no, z tym dropem już tak średnio, nie? To na co my tu mamy? Mamy 4% jakiegoś fejda, i to jest skrzynka naprawdę, która może tutaj sypnąć konkretnie. Spróbujmy 4, znaczy 3. Wiem, że to może być... O! I patrz! I mówiłem! I mamy sztyleto. I to jest 4500. A to my wyszliśmy na zero, to my musimy coś tu jeszcze trafić. Ostatnie otwarcie tej skrzynki, bo mnie zaraz naprawdę odklei! Patrz! Patrz! O to chodzi! Ale to jest 5200, nie wiem, czemu tak się bardzo cieszyłem. Myślałem, że to jest, no, tak z 15 koła te rękawice, jak zobaczyłem mi w takim stanie. No, no dobra, no, no mamy wajsy, tak. One się tak pocieszyły teraz. Kroxy Król odda 400, Jezus, was odkleiło z tymi cenami, ty, no naprawdę. Kroxy Król 50-50 za 1000 zł. Co? Ej, to jest 10 tysięcy, to jest 10 tysięcy złotych. Ja nie mogę. Kroxy Król drogo, no drogo to ewidentnie tam było chyba. Dobra, zobaczmy. A to jest 23%, 22,5% na profit. No ktoś chyba wziął sobie do serca fakt, że powiedziałem, że uwielbiam skrzynki procentowe. No dobra, no masz mnie, gościu. Zobaczmy. Nie no, evenement, no jakby ten Tiger tu spadł. Dobra, ostatni raz. Proszę, no teraz mu musi dać.
Nie wierzę, nie dało nic. Nie dało nic. No, nie jestem tak naprawdę w stanie otworzyć większości skrzynek. Proszę nie... Znaczy, chyba was prosiłem, żebyście robili takie drogie skrzynki, ale nie aż tak drogie może. Jakieś skrzynki za 500 zł też przygarnę jak coś, nie? Ja tu nie jestem wybredny, wiesz o co chodzi. To 300 też jak najbardziej otworzę sobie. Bo wiesz, jakbym chciał otworzyć 500 na raz, no to 5 skrzynek po 200 zł, no to już jest 1000, nie? Więc tak to wygląda, ale doceniam za starania, tak. Ale no nie jestem w stanie aktualnie otworzyć tej wszystkich tych skrzynek. Może jak uda nam się jakiś budżet uzbierać, no to taki mocny odcinek zrobimy, ale to właśnie. Musiałbym mocny budżet uzbierać. A właśnie taki mocny budżet był ostatnio, ale zapytasz co się z tym stało? No i nie rozmawiałem. Po prostu nie rozmawiałem o tym. No było i nie ma, tak? Co ja ci mam... No przepierdoliłem, no masz, nie? No spróbujmy, no i tak naprawdę nie mamy już nic do stracenia, więc no jak tą bitwę przegramy, no to będzie to bitewka ostatnia na dzisiejszy film. Ale oczywiście, no przypomniałem, że jak chcesz sobie skrzyneczką zakręcić za free na start, jak jesteś nowym użytkownikiem, no to kodzik Croxy oczywiście wpisujesz w tym miejscu. Po kliknięciu w kod promocyjny. Dzienny bonus też sam możesz otwierać, więc zapraszam. A ja chciałem powiedzieć, że się z wami żegnam, ale tutaj dostałem jakiegoś bajoneta. Zobaczmy, oj, no, chyba mogę się nazwać pożegnać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, nie.